Panu Jezusowi, Chrystusowi. Czytając dzisiaj Ewangelię Jana, a konkretnie rozdział siódmy, zakotwiczyłem się na słowach, które Wam za chwilkę przeczytam. Mniej więcej tak chyba będzie od 42 wersetu, chociaż mógłbym to skrócić, ale dobrze, przynajmniej ci, którzy jadą samochodem, będą mieli dłuższą jazdę z, z moim nagraniem. Będę ich czasem milaczem. Dobrze, więc zaczynam. 42 werset. Czy pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida i z Betlejemu, miejscowości, gdzie mieszkał Dawid? Postał więc z powodu niego rozłam między ludem. Niektórzy z nich chcieli go pojmać, lecz nikt nie podniósł ręki na niego. Przyszli tedy słudzy do arcykapłanów i faryzeuszów, którzy ich zapytali: Dlaczego nie przyprowadziliście go? Słudzy odpowiedzieli: Nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. Wtedy odpowiedzieli im farzeusze: Czyli wy daliście się zwieść? Czy ktoś z przełożonych lub z farzeuszów uwierzył w niego? Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty. Rzekł do nich Nikodem: Ten, który przyszedł przedtem do niego, jeden z ich grona. Czyż zakon nasz sądzi człowieka, jeżeli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? Odpowiadając mu, rzekli. Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj pisma i dowiedz się, że prorok nie z Galilei się wywodzi. I rozeszli się każdy do domu swego. Dużo można by mówić o tym fragmencie. Ale ja nie chcę specjalnie jakoś tam przedłużać. Chciałem tylko zwrócić uwagę na ten 51 werset. Czyż zakon nie sądzi człowieka, jeżeli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? Ich nie interesowało to, co ma do powiedzenia Jezus i ktokolwiek inny. Oni mieli swoje prawo w swoich głowach lucyferiańskie prawo bezprawie dlatego tak bardzo mocno. Obecny protestantyzm promuje przybicie Dekalogu do Krzyża, przybicie prawa, prawo nie obowiązuje, pokrętnie posługują się um, listem do Galatów Pawła, żeby, żeby to prawo obalić. Y, zwodząc, świadomie zwodząc, bo ja rozumiem, że ci, którzy ich słuchają, um, no właśnie, to jest taki wspólny mianownik, to jest taki wspólny mianownik fałszywego protestantyzmu, i tych niby chrześcijan biblijnych. Którzy dokładnie robią to samo. Dokładnie robią to samo. Jakie są mianowniki wspólne? Yy, fałszywe przedstawienie, yy, fałszywa interpretacja yy, listu do Galatów, do Galacjan, yy, prawda? Yy, czyli yy, 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 utwierdzenie innych w wierze, że prawo Boże nie obowiązuje, co jest po prostu satanizmem. Ja nie mówię o. Prawie, prawie y, tym, tym, tym świątynnym, y, ceremonialnym i tak dalej. Ja mówię o prawie y, moralnym. Prawda? Ja mówię o dekalogu, ja mówię o prawie moralnym. No i oczywiście tutaj może się pojawić jakiś swania, który powie: A gdzie to jest wyodrębnione, gdzie jest prawo y, moralne? No tak. A gdzie jest mowa w Biblii, że nie wolno palić marihuany? No nie ma. No i co ty na to? E, Okej, okay, bo. <noise> zbędny jest taki dialog, w którym, w którym druga osoba nie może się wypowiedzieć. A więc przechodzę do rzeczy. No więc tak jak powiedziałem wcześniej, do jakiegokolwiek osądu potrzeba było, potrzeba było przesłuchania zbadania rzeczy. Faryzeuszy to kompletnie nie interesowało. I powiem Wam, że właśnie tak yy, przeczytawszy to, yy, coś mnie natchnęło. Dosłownie zamyśliłem się, odpłynąłem myślami. Ja tak czasami mam właśnie, że jak czytam coś, odpływam myślami. Yy, aby po chwili przejść do yy, yy, tej sytuacji z osądzeniem nierządnicy. I przejdźmy sobie właśnie yy, w ten sposób. A Jezus poszedł na górę oliwną. Wczesnym rankiem natomiast ponownie przyszedł do świątyni, a cały lud zszedł się do niego. A gdy on usiadł, nauczał ich. I przyprowadzili do niego uczeni w piśmie i faryzusze kobietę schwytaną na cudzołóstwie. I postawili ją na środku, mówiąc do niego: Nauczycielu, tę kobietę pojmano w chwili, gdy cudzołożyła. A w prawie mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? A to mówili, aby wystawić go na próbę, aby mogli go oskarżyć. A Jezus schylił się i pisał palcem po ziemi, nie zwracając na nich uwagi. A gdy jednak tak nalegali, pytając go, wyprostował się i powiedział do nich: Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzucił w nią kamieniem. I znowu schylił się i pisał po ziemi. A oni. Gdy to usłyszeli, będąc przekonani przez sumienie, jeden po drugim wychodzili, poczynając od starszych aż do ostatnich, i został tylko sam Jezus i kobieta stojąca na środku. A Jezus wyprostował się i nikogo nie widząc, tylko tę kobietę, powiedział jej: Kobieto, gdzie są twoi oskarżyciele? I nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, panie. A Jezus powiedział jej: ja cię nie potępiam. Idź i więcej już nie grzesz. No i właśnie, i niektórzy y, błędnie to interpretują w ten sposób, y, przedstawiając, że y, po prostu ci faryzeusze też byli ludźmi, też grzeszyli, i dlatego rzucili te kamienie. Nie. Nie, to jest samo przecież oczywiste, że każdy z nas grzeszył. Ja, ty, oni, tylko pan Jezus nie grzeszył. I tutaj jest y, głębia, jest pewna głębia. I chciałem właśnie o tej głębi wam powiedzieć. Kobieta nie została ukamienowana m, dlatego, że była y, dlatego, nie, dlatego nie została ukamienowana y, y, że była bez zarzutu, ale dlatego, że nie było świadków. Dlatego słowa z siódmego rozdziału są kompatybilne ze słowami z ósmego rozdziału, właśnie z tymi, które wam przeczytałem. Nigdy nad tym się w ten, w ten sposób nie zastanawiałem i sami zobaczycie, sami usłyszycie za chwilkę, przekonacie się, że jest w tym niesamowita moc. Czyż zakon nasz sądzi człowieka, jeżeli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? No właśnie. Czy myślicie, że Pan Jezus postąpił wbrew prawu? Nie. Pan Jezus absolutnie nie postąpił wbrew prawu. Tak samo jak z Szabatem, i z innymi rzeczami, które chcą wam wmówić, że Pan Jezus notorycznie łamał prawo. Nie, nie, nie. Pan Jezus. Był święty, przestrzegał prawa, które, przez się, które sam ustanowił. Teraz przejdźmy do Ewangelii Mateusza, do 18 rozdziału. Nie wiem jak u Was, ale u mnie już wróble harcują. Powoli się zbliża wiosna. Ja wiem, że jeszcze przez miesiąc co najmniej będzie. Y, taka amplituda y, temperatury oscylującej wokół, wokół 5, y, 10, 12 stopni. Y, może w niektórych regionach deczko więcej, ale później znowu będzie to, y, będzie znowu spadała. Natomiast już czuć wiosną. Ale okej, okay, przechodzę do y, właśnie tego 18 rozdziału, y, mniej więcej 15 wersji. sobie zaznaczyłem tutaj 16, ale niech będzie 15. Pan Jezus podaje procedurę upominania. A jeśli by zgrzeszył brat twój, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłyszał, usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. Słuchajcie, ja jestem przekonany, że Jezus Chrystus wypisał palcem na ziemi imiona tych ludzi, z którymi e, współżyła nierządnica. I byli tam wypisani były tam wypisane imiona faryzeuszy. Jestem o tym przekonany. Jednak. Sprawa ma o wiele większą głębię, tak jak wspomniałem, niż się nam wydaje. Otóż w Nowym Przymierzu jest wiele razy mowa o nierządzie. Kilka razy jest o rozwodach. I zobaczcie, w nauczaniach y, pastorskich koncentracja jest na, na rozwodach. Nigdy prawie, nie wiem, przynajmniej ja nie spotkałem się o tym, żeby y, nierząd. W Nowym Przymierzu był omawiany na płaszczyźnie cudzołóstwa duchowego. Nigdy. Nie spotkałem się z tym, ale zaraz rozwinę temat. Słuchajcie, wszelkie zło pochodzi od religii i Jezus tak prowokował rozmowy, aby dotykały one przede wszystkim nauczycieli prawa, faryzeuszy, tych legalistów. Dzisiaj słyszę się, co wiele razy pisywałem na blogu, że pastorzy mieli kochanki, że molestowali jakieś tam kobiety w zborach. Raz na jakiś czas się pojawiają takie informacje. Oczywiście głównie ze Stanów Zjednoczonych. W Polsce środowisko protestanckie jest niezwykle hermetyczne. Jest, jest no, takie współpracujące ze sobą. Także yy, pojawiają się takie informacje, ale Jezus, mówiąc o cudzołóstwie, chciał pokazać całkowicie coś innego niż cudzołóstwo w ujęciu tym, które się nam przedstawia. Bóg, przenikający serca, chciał pokazać cudzołóstwo Faryzeuszy, nauczycieli prawa, którzy z jednej strony cudzołożyli z Rzymem, a z drugiej strony. Chcieli pokazać cudzóstwo związane z... chciał pokazać związane z tradycją, czyli wymysłami ludzkimi, no i na dzień dzisiejszy już z Talmudem. A są takie organizacje, jak Mesjańscy, którzy właśnie wprowadzają Talmud. Nie wszystkie zbory, ale zn znaczna część tak. Natomiast wszystkie zbory e, uważają, że tenże naród nad Morzem Martwym. Jest, jest narodem Bożym, co jest absolutnym kłamstwem po prostu i manipulacją. To jest Bożek, Bożek pochodzenia, tutaj w tym przypadku Bożek pochodzenia, mają pochodzenia takie jakie mają i chcą uświęcić grzech. I to jest zło i to jest demoniczne. Także cudzołóstwo generalnie dotyczyło Mowa o cudzołóstwie dotyczyła głównie nauczycieli prawa, chociaż w takim no, co najmniej jednym przypadku dotyczyło to zwykłych ludzi, kiedy bogacz powiedział, że przez, młody bogacz powiedział, że przestrzega prawa, a Pan Jezus powiedział mu jednego ci brak, mimo że przestrzegał cały dekalog. Od? Ciekawe od którego przykazania? Od 5 do 10. A dlaczego pan Jezus wymienił od 5 do 10 przykazania? Dlatego, że te dotyczyły bliźniego swego i on to wszystko wypełniał. Ale czego nie wypełniał? Nie wypełniał pierwszych czterech zbyt dobrze. Tych, które dotyczyły Boga. A jego boszkiem był pieniądz. No więc dlatego pan Jezus chciał zbadać jego serce i powiedział: Idź, sprzedaj to, co masz i pójdź za mną, prawda? Znacie tę historię. No tak to wygląda. Dzisiaj cały protestantyzm cudzołoży z Rzymem. Gdyby Pan Jezus dzisiaj przyszedł i protestanci oskarżyliby kogoś, jakiegoś człowieka, o cudzołóstwo, to Pan Jezus w presji kolejności wypisałby imiona tych pastorów, którzy cudzołożą z Rzymem lub tym fałszywym państwem. Uzurpatorskim nad Morzem Martwym. Protestancki alians ewangeliczny, do którego należą Baptyści, Zielonosiądkowie i wiele innych denominacji, niemal wszystkie, Adwentyści częściowo też są wekumeni. właśnie są wekumeni. oni są, są wszyscy wykumeni z wielką nierządnicą, czyli Rzymem i cudzołożąc z obcymi bogami bo to są obcy bogowie obcy bogowie za tym stoją bożki demony, taki jest skrót tego tak trzeba to rozumieć cudzołożąc z obcymi bogami doprowadzają swój lud do duchowej nędzy i to dlatego Jezus miał więcej miłosierdzia do nierządnicy będącej ofiarą złej kultury niż do sprostytuowanych pastorów i księży tamtych czasów. Kościół katolicki złym nauczaniem kradnie ludziom duszę, doprowadza ich do duchowej nędzy, w której my wszyscy wierzący biblijnie byliśmy. Biblijnie, ci, którzy podążają za Słowem Bożym i uznają ważność prawa bożego, ja nie mówię, jeszcze raz podkreślam, nie ceremonialnego, tylko prawa bożego. A Jeżeli ktoś uważa inaczej, niech po prostu mnie nie słucha, uzna mnie za heretyka i nie słucha, bo tak mówi prawo. Je, pan Jezus powiedział: zostawcie ich, zostawcie ich. No więc jeżeli nie zostawiacie mnie, to znaczy, że jesteście obłudnikami. Tak? Sprawa jest prosta. A jeżeli nie, to zastanówcie się nad tym, co mówią. Tak, Kościół katolicki doprowadza do duchowej nędzy. No, bo ci wszyscy pokropieni mm, kropelkami wody, na niemowlaka, na nieświadomca, y, później mają bierzmowanie, jak ja to często podkreślam, y, na święta y, pogańskie, Solim Invictus 24 grudnia, czy na Ishtar y, w, w kwietniu, y, co się dzieje? No y, Policja ma największe żniwa. Największe żniwa to, to właśnie jest, to, są, to są te święta. Y, nie mówiąc o tym, że y, nikogo nie interesuje Słowo Boże, czyli to, co Bóg mówi. Kogo to interesuje? Gdzie tam jest analizowane pismo Słowo Boże? Gdzie? Nie ma. Nie interesuje ich Słowo Boże. Ani na tego tak zwaną Wigilię Boże Narodzenie, ani na tak zwaną Wielkanoc z, z, z pogańskimi króliczkami, kiełbaskami gdzie wieprz jest zakazany jeżeli uważacie, że Bóg uświęcił nagle wieprza, dlatego, że źle interpretujecie sen Piotra, gdzie tam była mowa o tym, żeby nie miał obrzydzenia do pogan, no to, no to musicie wziąć to za dobrą monetę, że też trzeba by będąc konsekwentnym jeść kruki, wrony węże i tak dalej, no bo skoro Bóg uświęcił Yy, mięso nieczyste no to trzeba by być konsekwentnym i wszystko inne też uświęcić tak? tak to wygląda, no i właśnie, tak to jest że ludzie nie potrafią oddzielić się czyli właśnie yy, być konsekwentni yy, bo święty to inaczej jest oddzielony oddzielony, dlatego ja jestem jednym z nielicznych, którzy yy, odpędzają od siebie tych, którzy się ze mną nie zgadzają odpędzam nie zależy na popularności ja mogę mieć nawet 500 wyświetleń, mogę mieć nawet 100 wyświetleń i będę zadowolony, jeśli to będzie 100 osób, które y, będą chciały żyć y, w oddzieleniu od tego świata, będą chciały podążać za Bogiem, y, nie za mną, tylko za Bogiem, y, bo y, mogą, ludzie, mogą i tak robią, słuchają, słuchają mnie i y, y, y nawet, nawet się nigdy nie widzieliśmy, y, nigdy nie rozmawialiśmy a więc y, nie muszą wcale ze mną się spotykać. Y, mogą sobie raz zajrzeć, raz nie, prawda? Ale grunt, żeby y, no, żebyśmy mieli wspólne zdanie na temat y, słowa Bożego. Natomiast jeżeli ktoś Yy, ogląda i sobie tak, u jednego pójdzie tam, gdzie prawo Boże jest nieważne, tu, gdzie, tu, gdzie jest ważne, no to jest po prostu miszmasz, to jest brak konsekwencji, to jest taka, taka yy, letniość, yy, no, w, w pewnym sensie też yy, jakby yy, takie, yy, no, nie będę używał mocnych słów, może. Yy, także wracając do yy, do tego, co robi Kościół katolicki, czyli do kradnięcia dusz. My wszyscy byliśmy ofiarami Kościoła katolickiego, później częściowo byliśmy też ofiarami kościołów protestanckich, i dopiero woda żywa, Słowo Boże, naprowadziło nas na właściwe tory. Bez pośredników, bez Narodowego Funduszu Zdrowia, bez neofaryzeuszy. Jednak w tej sytuacji z pisaniem na ziemi jest jeszcze coś bardzo wyjątkowego, mianowicie nawiązanie do przeszywających jak miecz słów Boga w 17 rozdziale Jermiasza i jakże symbolicznym wersecie numer 13: Panie, nadzieją Izraela. Wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni. Ci, którzy odstępują ode mnie, będą zapisani na ziemi, gdyż opuścili Pana źródło żywych wód. Popatrzcie. Wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni. Ci, którzy odstępują ode mnie, Będą zapisani na ziemi, gdyż opuścili Pana źródło żywych wód. Faryzeusze zostali zawstydzeni i musieli opuścić Boga, źródło żywych wód. To też jest kolejnym dowodem na to, że Jezus to Bóg. I każdy, kto to podważa, jest kłamcą po prostu, lub też nie ma w tej kwestii poznania, jest ofiarą złych nauczeń, bo nie wszyscy są zwodzicielami, część po prostu nie potrafi tego zrozumieć. Trzeba mieć do nich cierpliwość, ale jeżeli ktoś naucza, to z premedytacją zabiera Jezusowi boskość. Ja nie będę tutaj wymieniał religii, zborów i tak dalej, to nie ma sensu. Kasta faryzeuszy złożona z Edomitów i Judejczyków opuściła Jezusa nie poznali Boga, a On ich zawstydził. No, płakać się chce, jak się to czyta. Nie ze względu na faryzeuszy, ale ze względu na Jezusa odrzuconego przez mądrali biblijnych. Nie uznali Jezusa jako Boga, a On jest Królem Izraela. Nie tego fałszywego państwa obecnego. Ale Jezus jest nadzieją Królestwa Niebieskiego, jako kontynuacji Izraela w duchu i w prawdzie. A kto popiera obecny Izrael, w tym nie ma ducha prawdy. Jest duch kłamstwa i duch tu założenia. I taka jest prawda. Nie dajcie się zwieść ludziom, którzy popierają ten, 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 ten zlepek właściwie um, na, narodów pogańskich. Ci, którzy uświęcają yy, porno, ci, którzy uświęcają yy, Mamonę, ci, którzy uświęcają Hollywood i yy, muzykę, przemysł muzyczny i tak dalej, yy, no, musicie być yy, oddzieleni od takich rzeczy. Bo ktoś ma wiedzę biblijną, yy, to oznacza, że. Jest, jest przy Bogu. No przecież faryzeusze mieli w jednym paluszku wiedzę biblijną w przeciwieństwie do na przykład takiego rybaka, Piotra, prostego chłopiny. A jednak to Piotr, kiedy zobaczył Pana Jezusa, powiedział, panie, odejdź ode mnie. Prawda? Odejdź ode mnie, bo, bo jest grzeszny. Teraz tak. Wracając do Ewangelii Jana do siódmego rozdziału. Ewangelii Jana siódmego rozdziału. Znajdujemy tam Jezusa w świątyni jerozolimskiej. To był ostatni dzień święta namiotów. Zwany też Sukot. I podczas tego święta kapłani odprawiali codziennie trzy obrzędy, z których trzeci był znany jako libacja wodna. I w ostatnim wielkim dniu święta. Ta... No właśnie, to też ciekawe, że jest przeniesiony jakiś tam dyngus, nie wiem, może to stąd jest przeniesiony dyngus, i też jest są libacje właściwie na, na Isztar. To wszystko takie jest pomieszane. To pogaństwo, taki, taki Babilon, taki Bigos, wszystkiego we wszystkim. No i właśnie w ostatnim, tym wielkim dniu święta ta wodna libacja osiągnęła punkt kulminacyjny. Kapłani okrążali ołtarz siedem razy, a następnie wylewali wodę. I to wylanie wody było znane jako Hoszana Rabba. Takie Hoszana. Tłumaczy się na angielski jako Zbaw Nas Teraz. Ta. I oni dokonali, dokonywali tych rytuałów, jakby prosząc Boga Zbaw nas teraz, no ale widać, to było religijne, dlatego że no, nie rozpoznali Boga. I oni wtedy, właśnie, byli koło Jezusa, aby spróbować go złapać w pułapkę. A gdzie wcześniej słyszeli, jak Pan Jezus wołał podczas ich tej libacji wodnej, kto wierzy we mnie, jak mówi pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. No i co wybrali? Wybrali Libację. A to Pan Jezus był wodą żywą. Przyszedł, aby pokazać, na co powinien być położony nacisk w prawie. Jezus wyprostował prawo, ale nie zniósł go, jak to. Zwodzą protestanci naskakujący na katolików za drugie przykazanie, a sami nie wypełniają czwartego. Kompletna obłuda. Na koniec, słuchajcie, w Ezechielu w 23 rozdziale Jezus obrazuje Izrael i Judę, Judę w opowieści o Oholi i o cholibie. 43 werset. I pomyślałem. W taki sposób cudzołożyli, jak z nierządnicą uprawiali nierząd, obcowali z nią, jak obsuje się z nierządnicą, tak oni obsowali z ocholą i ocholibą, aby popełnić niegodziwość. Lecz sprawiedliwi mężowie będą je sądzić według prawa dotyczącego cudzołożnic i morderczyń, gdyż są cudzołożnicami krew jest na ich rękach. Krew jest na ich rękach. Hmm, ale wróćmy sobie do... Początku. Hmm, piąty. Ochola, co założyła, choć jeszcze była pod moją władzą mężowską i zapawała namiętnością do swoich kochanków, aseryjczyków Tak. Hmm, do asaryczyków, czyli do obcych państw. I hmm, jeszcze chciałem. O, i tutaj znalazłem dobrze. Lecz ona posunęła się w swojej rozpuście jeszcze dalej, czyli ocholiba gdy zobaczyła mężczyzn malowanych na ścianie obrazy Halidejczyków malowane czerwoną farbą przepasanych w biodrach pasem z wielkimi zawoja, zawojami na głowach wszyscy z wyglądu to rycerze podobnie do Babilończyków, których, których ojczyzną jest Chaldea, których ojczyzną jest Haldea popatrzcie, oni znali Prawo Boże mieli swoich kapłanów, prawda Um, ale uprawiali co? W młodości nie rząd. Tam ściskano ich piersi i obmacywano ich łono. Czyli po prostu um, była dokonywana zdrada. Aby, um, no, mówiąc językiem młodzieżowym, um, te dwa e, podzielone człony Izraela puszczały się po prostu i to samo robią obecnie nauczący. Ja mam masę zdjęć przedstawiających, jak to prezbicz, tam jacyś tam z poszczególnych wielkich denominacji spotykają się z prezydentem Dudą, jak jak są wykumeni z Rzymem, z biskupami, tytułują się księżmi. Mają, mają te, jak to się nazywa, koloratki, chyba tak, na szyi. Niektórzy z nich nawet, chociaż to nie ma takiego znaczenia, bo to nie wszyscy mają, ale generalnie wszystkie denominacje prawie cudzołożą. Są rozpustne, co tu dużo mówić, są rozpustne. I my powinniśmy się oddzielać od nich, a nie wspierać ich. Także kto jest w Kościele katolickim lub protestantyzmie, bierze udział poniekąd w nierządzie. Może samemu się uświęca, ale tkwi w oholi, jest razem z oholą i cholibą, można powiedzieć tak, tak symbolicznie. Tak jak wspomniałem, niemal wszystkie zbory popierają to uzurpatorskie państwo nad Morzem Martwym. Tak samo jak popierają jedynie słuszną nację koloru żółto-niebieskiego. nich odgórnie jest wykumeni z Imperium Rzymskim, a więc to oni są cudzołóżnikami. Ktoś, kto miał kilka związków w swoim życiu, błądził, przychodząc do Jezusa, i już nie grzesząc, przestając grzeszyć, staje się w oczach Boga czysty. Ma nowe życie, jest usprawiedliwiony. Oni nie są usprawiedliwieni, oni są cudzołóżnikami nadal. Cała kasta protestantów z katolicyzmem na czele. Z katolicyzmem, który jest prowadzony przez, 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 przez Hazarię patrzcie, mają te same czapki, biskupi i ci, ci nauczyciele, chazarscy, nie będę wymieniał imion, żeby tutaj się nie narażać, YouTube'owi. Cała kasta protestantów z katolicyzmem. Oni posługują się imieniem Jezus do potrzeb politycznych denominacji. Stołują się stołują się zarówno w Rzymie, jak i, jak i w, w politycznych kuluarach tego, tego systemu bestii. Dobrze, dobrze wiemy, że cały protestantyzm brał udział w plandemii, w planowanej, w planowanej demonii. A teraz popiera teatr państwa, które chce odbudować hazardy na tych terenach, a więc jest to jedno wielkie, totalne cudzołóstwo. I biorą w tym udział również częściowo mesjańscy i tak dalej. Ja mówiłem wam na początku, jakie są wspólne mianowniki. Nie da się więc być w kościele katolickim i nic cudzołożyć. Dlatego, że dany członek, dany bieżący parafianin, jakby autoryzuje działania tej religii. Podobnie w. W protestantyzmie spółkującym z Rzymem. Czyli na jedno wychodzi, prawda? W czternastym rozdziale Apokalipsy Jan opisuje 144 tysiące wybranych. 140 000, 144 tysiące 000 wybranych. No i kimże oni są? Kimże oni są? Są to ci, którzy nie skalali się z kobietami. Są bowiem czyści. Podążają oni za barankiem dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. Ja nie chcę teraz mówić o pochwyceniu, yy, bo to jest bardzo długi temat yy, i tak dalej, ale yy, kobieta w Apokalipsie symbolizuje kościół. Ci, którzy podążają za barankiem, czyli za naszym kochanym Panem Jezusem Chrystusem, nie skalali się, nie skalali się z, z religiami, nie są, nie są z kobietami w, w tym momencie. Zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka, dlatego że nie mieli. To, to są ci po prostu, dla których nie był ważniejszy budynek, instytucja, ale słowo Pana i jeszcze raz właśnie, a propos słowa Pana a propos yy, proroctw, a propos wody żywej yy, a propos pisania na ziemi yy, słowa z Jeremiasza Panie, nadziejo Izraela wszyscy, którzy Cię opuszczają będą zawstydzeni Ci, którzy odstępują ode mnie, będą zapisani na ziemi, gdyż opuścili Pana, źródło żywych wód. swoją drogą, jaka to piękna metafora, jak wiele symboliki jest w tych, w tym zaraz, jed, w dwóch zdaniach, tak? W dwóch zdaniach, będą zapisani na ziemi, zostawieni na ziemi, Inni, innych nie będzie. -Gdyż opuścili Pana źródło żywych wód i Pan ich opuści. Bądźmy przy Panu, bądźmy przy Bogu, bądźmy przy naszym kochanym Panu Jezusie Chrystusie. Wielka chwała Bogu za Jego słowo i za Jego ducha. Pozdrawiam wszystkich idących za barankiem, dokądkolwiek idzie. Bez skrupułów, bez religijności, bez Bożków. Pozdrawiam Was, wszystkiego dobrego dla Was. Niech Bóg Wszechmogący prowadzi Was w imię Jezusa Chrystusa. Z Bogiem.